Dzisiaj przy okazji sprawozdania z działalności NeoKRS na Komisji Sprawiedliwości mieliśmy doskonały przykład, jak PiS boi się prawdy. Widzieliśmy uciekającego ASTA, panią Pawełczyk-Woicką, prezes NeoKRS-u, uciekających przed prawdą. PiS ani Pawełczyk-Woicka, szefująca NeoKRS, nie chcą słuchać prawdy o tym, jak zniszczyli wymiar sprawiedliwości i że płacą za to Polacy. Nie tylko chaosem w sądach, ale przede wszystkim miliardami utraconymi ze środków unijnych. Można się zastanawiać, czy można jeszcze bardziej skompromitować NeoKRS. Tak, dzisiaj pani Pawełczyk-Woickiej udało się to na Komisji Sprawiedliwości. Pani neoprezes, zamiast przedstawić sprawozdanie z działalności kierowanej przez nią instytucji, przedstawiła nam marnej jakości taki wykład historyczny, w którym oczywiście nie wspomniała o dwóch kwestiach, a mianowicie o panu Andrzeju Kryże, wiceministrze sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który skazywał opozycjonistów, w tym Bronisława Komorowskiego, za chęć organizowania uroczystości czczących Dzień Niepodległości. Nie wspomniała o panu Piotrowiczu, prokuratorze stanu wojennego, którzy w czasie stanu wojennego, kiedy opozycjoniści dostawali pałą przez plecy, on otrzymywał od komunistycznej władzy odznaczenia. Ale gdy doszło do debaty, do wymiany argumentów, do zadawania pytań, to pan Ast zakończył spotkanie. PiS i pani Woicka nie byli w stanie wysłuchać pytań komisji dotyczących chociażby skokowych awansów członków samej NeoKRS, na przykład pani Łopińskiej do Sądu Okręgowego w Sosnowcu. PiS i pani Woicka nie byli w stanie wysiedzieć do końca komisji i wysłuchać pytań o skokowe awanse partnerów życiowych, na przykład pani Pawełczyk-Woickiej. Nie byli w stanie wysłuchać pytań o skokowe awanse osób, które znamy z nagłówków gazet i wskazywanych jako członków hejterskiej szajki działającej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mam na myśli tutaj pana Piebiaka, pana Puchalskiego. Szanowni państwo, ci ludzie z NeoKRS-u doskonale zdają sobie sprawę, że te setki tysięcy złotych, które zarabiają, niszcząc praworządność w Polsce, ich świetna sytuacja finansowa, są zależne od wyniku wyborów. Jeśli wygra PiS, to nadal NeoKRS będzie udawał prawdziwy konstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa, a jego członkowie będą po prostu doić tę instytucję. Jeśli wygra natomiast Koalicja Obywatelska, to przywrócimy Polakom niezależny KRS, który będzie stał na straży niezawisłości sędziów, a nie bezkarności ministrów i posłów. I kończąc, chcę powiedzieć jeszcze jedno zdanie, a mianowicie, że szanowni państwo, jeżeli słyszymy dzisiaj słowa o złamaniu reguły praworządności w Polsce, to chodzi właśnie o działalność NeoKRS-u. I to właśnie ta działalność NeoKRS-u kierowanego przez panią Pawełczyk-Woicką doprowadziła do konfliktu z Unią Europejską, osłabiła pozycję Polski w Unii Europejskiej, doprowadziła do chaosu w sądownictwie, braku pieniędzy z KPO, ale także konieczności zapłaty miliardowych odszkodowań. I możemy sobie zadać jedno pytanie. Kto rozsądny w obecnej sytuacji pozwoliłby sobie na wzmacnianie konfliktu w Unii Europejskiej? Kto osłabia sojusze w sytuacji wojennego zagrożenia, w sytuacji niestabilnej gospodarki, kiedy Polacy tak mocno cierpią na skutek szalejącej inflacji? Pani Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, zamiast przedstawić działalność Krajowej Rady Sądownictwa za rok 2022, sprowadziła swoje wystąpienie do tyrady, która miała uzasadnić i usprawiedliwić jej wybór na członka Krajowej Rady Sądownictwa i funkcję przewodniczącego. Uzasadnić konstytucyjność dzisiejszej NeoKRS. Przygotowując się do tego posiedzenia, zapomniała jednak przypomnieć sobie treść artykułu 187 Konstytucji, który tak naprawdę powinna znać jako sędzia na pamięć i cytować go w pełnej treści, obudzona nawet w środku nocy. Przyglądając się dzisiejszym działaniom rządu wobec Krajowej Rady Sądownictwa i nie tylko, trudno nie odnieść wrażenia przywoływania czasów PRL-u.
na które zresztą czasy powoływała się pani przewodnicząca, uzasadniając dzisiejszą neo-KRS. To wszystko pokazuje, jak konieczne i głębokie zmiany muszą zaistnieć w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, by tak naprawdę w tym wszystkim obywatel czuł się bezpieczny. To nie chodzi o to, że sędziowie powołują się na niezawisłość, mając na względzie swoje stanowisko. Absolutnie. To chodzi o to, żeby obywatel czuł, że na jego rzecz działa niezawisłość. I temu ma służyć również Krajowa Rada Sądownictwa. Posłowie całej opozycji byli dzisiaj zniesmaczeni na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości, więc trochę rozszerzając to, co powiedziała pani poseł Gasiuk-Pihowicz, po zwycięstwie całej demokratycznej opozycji jesteśmy przekonani, że nastąpią zmiany. Pani prezes KRS użyła dzisiaj takiego określenia, że posłowie nie musi być dla posłów autorytetem. I to prawda, ale musi być autorytetem dla wszystkich sędziów. I to jest pytanie podstawowe, które powinna sobie zadawać codziennie, o każdej porze dnia i nocy. Czy rzeczywiście jest przedstawicielem wszystkich sędziów? Czy dba o ich interesy? Czy występuje w obronie sędziów, którzy są w różny sposób szykanowani? A poza tym pani prezes obiecała przed rokiem, że zupełnie inaczej sporządzi sprawozdanie z działalności rocznej. A to jest znowu druk sejmowy stworzony na zasadzie kopiuj i wklej. Wręcz jest to zrżnięte sprawozdanie z ubiegłego roku, tylko z wprowadzonymi danymi, oczywiście różniącymi się w porównaniu z latami poprzednimi. Wydaje mi się, że przewodniczący komisji, pan poseł Marek Ast, naciągnął dzisiaj regulamin niczym akordeon u mistrza gry na tym instrumencie, ale nie jest to pierwszy przypadek. Korzystając z okazji powiem, że w imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 złożyłem pismo u pani marszałek Witek o rażące naruszenie regulaminu, przepisów prawa, jeśli chodzi o działalność Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dołączyłem opinie niezależne dwóch świetnych konstytucjonalistów, ekspertów, którzy wskazują, że regulamin został złamany i mam nadzieję, że pani marszałek Witek zareaguje i w tej sprawie, a także przynajmniej upomni przewodniczącego Asta, że tak prowadzić posiedzeń Sejmowej Komisji Sprawiedliwości wręcz nie wypada. Szanowni Państwo, w dzisiejszym dniu nie było ani posiedzenia komisji, ani tak naprawdę sprawozdania z KRS-u, dlatego że pani przewodnicząca neo-KRS zamiast skupić się na tym, co ta instytucja robiła w 2022 roku, poinformowała nas o dość ciekawym, barwnym, ale jednak subiektywnym obrazie polskiej historii, polskiego sądownictwa. Natomiast jeżeli chodzi o sposób prowadzenia komisji przez pana przewodniczącego Asta, to z debatą nie miał on nic wspólnego. Przerywanie, odbieranie głosu, recenzjonowanie, komentowanie, no ale trudno się spodziewać, żeby pan przewodniczący był zainteresowany prawdziwą debatą nad neo-KRS-em, skoro sam jest członkiem tego gremium i pobiera z tego tytułu potężne apanaże. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. 101 000 złotych.